Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko i to jest projekt mniej więcej z miesiąca, więc nie ma tego sporo i tak pomyślałam, że będę robić częściej te projekty, czyli filmiki, żeby też te filmiki nie były takie długie. Dlatego mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Od razu mówię, że mam troszeczkę inny fotel, ponieważ i niestety go widać, bo ten, który ja mam, go nie widać, ale kompletnie dzisiaj nie mogłam ustawić aparatu i byłam po prostu za niska, a ten fotel jest wysoki i on jest tak wysoki, że w tym momencie nie dotykam podłogi, więc sobie mogę machać nogami. Więc nie wiem dlaczego, ale ostatnio po prostu tej kamery nie mogę, aparatu nie mogę dobrze ustawić. No ale przechodzimy do projektu Denko. Jak zwykle jest, jest prawie cała reklamówka. No i zaczynamy od początku i tutaj pierwszy produkt to jest taki duży. I to jest Luxia, czyli taki, co to jest, płyn do kąpieli. I ja, mi zależy na czymś takim, co będzie mocno robić taką wielgachną pianę. I niestety ten żel robi taką średnią. Była ta piana, ale nie była taka, jaką ja bym chciała, dlatego no nie wiem, czy kupię go ponownie. Ja tutaj miałam akurat o zapachu takim różanym, no ale średnio. Teraz mam taki olejek do kąpieli z firmy Vintage Body Oil i to jest olejek arganowy i on w ogóle się nie pieni, faktycznie daje taką fajną powłokę, bo tutaj jest parafina pewnie, nie ma, ale on daje taką powłokę, taką miękką, nawilżającą na ciele po wyjściu z wanny, ale też nie jest to nic takiego specjalnego i też na pewno tego nie kupię, bo to opakowanie akurat dostałam na spotkaniu blogerek, natomiast kolejnego opakowania nie kupię. Dobra, idziemy dalej. Dalej skończyłam żel pod prysznic i to jest żel pod prysznic Sorai, odświeżający, nawilżający, bardzo ładnie pachniał, bardzo mi się podobał ten zapach, ale dosyć szybko się skończył, zresztą jest tylko 250 ml i teraz już powoli wykańczam kolejny żel i to jest żel z Joanny. I to jest kremowy żel pod prysznic z koleganem morskim. I jest spoko. Jeżeli chodzi o zapach, to też tak ładnie świeżo pachnie, ale jednak tutaj jest też 0% parabenów, ale jednak muszę Wam powiedzieć, że jednak w dalszym ciągu moim takim najlepszym żelem pod prysznic to są jednak te żele z Nivei. Więc nie wiem, czy kiedyś to się zmieni. Dalej niestety skończyłam Biodermę. I to jest, no ta czerwona, czyli najbardziej popularna, jak dla mnie najlepszy płyn micelarny, bo to jest chyba płyn micelarny. Do zmywania makijażu był świetny, na bardzo długo mi starczył, bo chyba na rok. Teraz nie pamiętam, ale tak mi się jakoś wydaje, więc naprawdę jest bardzo wydajny. No a teraz używam też płynu micelarnego i to jest tym razem płyn micelarny z Eveline. To on jest niby nawilżający, no i tutaj nawilża, oczyszcza, chroni rzęs przed wypadaniem, usuwa nawet wodoodporny makijaż. Czy usuwa wodoodporny makijaż, to niestety nie wiem, bo takiego makijażu nie noszę i nie mam żadnych produktów nawet wodoodpornych. Ale to, co jest bardzo fajne, to oczywiście, że tutaj ma pompkę, jest go dosyć sporo, bo jest go tutaj 240 ml. W sumie nie wiem, czy jest sporo. Nie wiem, ile normalne mają, ten miał 500, więc nie wiem. Jego też dostałam na spotkaniu blogerek i muszę Wam powiedzieć, że on dużo nie odbiega od tej Biodermy. Ale na samym początku myślałam, że będzie tak, tylko taki przejściowy płyn micelarny, ponieważ miałam zamiar zmywać makijaż olejem z oliwek. Oliwą z oliwek. Ale niestety mi to nie wypaliło i kompletnie, no strasznie mi podrażniło oczy, dlatego cały czas używam tego płynu, ale no nie wiem, zobaczymy, jak na razie jestem z niego zadowolona, moja mama też go używa i też nie narzekała, więc też chyba jest ok. Dobra, lecimy dalej. Dalej skończyłam, co to jest, żel wyszczuplający, eliminujący celulit z firmy Dermedic, on był termoaktywny. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę był bardzo fajny, bardzo fajnie redukował celulit w połączeniu oczywiście z ćwiczeniami. I cały czas pytacie się mnie, jak wygląda mój trening, co ćwiczę i tak dalej. A ja nagrałam ostatnio film na The Shape Style, czyli na mój drugi kanał, który jest taki bardziej o właśnie o zdrowym stylu życia, o jedzeniu, o ćwiczeniach. I tam właśnie nagrałam film z moją rutyną ćwiczeniową, więc jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam Was. Tutaj będzie link, więc możecie sobie wejść.
przepraszam, możecie sobie wejść i zobaczyć, jak wygląda moja rutyna treningowa. I w międzyczasie pewnie albo już jest, albo będzie pojawić się też taka moja rutyna, jeżeli chodzi o jedzenie, czyli co jem, jak to wszystko wygląda. I jeżeli interesuje Was taka tematyka, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tamtego kanału. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. No a wracając do tego żelu, bo naprawdę bardzo fajny, nawet kiedyś pojawił się w moich ulubieńcach i on faktycznie redukował celulit, oczywiście w połączeniu z ćwiczeniami. A teraz używam produkt z Eveline, który wygląda tak, i to jest intensywne serum redukujące tkankę tłuszczową. Aha, i oczywiście on nie wyszczupli, no bo no bez przesady, że nie będą wyszczuplać. To jest intensywne serum redukujące tkankę tłuszczową. Zmniejsza obwód brzucha o jeden rozmiar, wyraźnie wyszczupla, zwalcza celulit. Ja go używam przede wszystkim do pupy, do pośladków, bo na tym mi najbardziej mi zależy. I też jest fajny, on daje na... Ten też nie by miał dawać taki efekt chłodący, ale ten takiego mocnego nie dawał jak ten, bo ten, kiedy nałożę właśnie na uda i na pośladki, faktycznie czuć, i to jest tak ostre, że aż nie wiem, czy wszystkim będzie to pasowało. Mi to oczywiście nie przeszkadza, bo wtedy wydaje mi się, że to tak bardziej lepiej i dokładniej działa, więc no mi to nie przeszkadza, ale no nie wiem, jak to będzie u reszty. Jeżeli chodzi o zapach, to faktycznie on już ma, on już czuć, że on właśnie będzie taki chłodzący się to tak mocno. Więc teraz to używam. Dalej skończyłam też z Dermedic. Te wszystkie rzeczy z Dermedica mam z Shinyboxa, bo chyba Shinybox lubi współpracować właśnie z tą firmą. Mam bardzo dużo rzeczy z, właśnie z Dermedic. No i to był tonik głęboko oczyszczający. Też był bardzo fajny, bardzo fajny. Bardzo ładnie pachniał. No nie przesadzajmy, że tonik zlikwiduje mi trądzik, bo tak nie będzie, to na pewno nie. Ale bardzo fajny, przyjemny i no jeżeli szukacie czegoś fajnego i z tej firmy na przykład, to ten mogę Wam polecić. No ale teraz ja używam wody różanej, o której już Wam parę razy mówiłam i naprawdę z tej też jestem zadowolona. Dobra, lecimy dalej. Zużyłam ten zestaw z firmy MC Beth i to jest seria Nile Be Natural. Ja akurat miałam wersję z miodem, to jest taka odżywcza, nawilżająca wersja. Tutaj jest oczywiście szampon i odżywka, skończyłam już to i to. Średnio podobał mi się zapach, bo to był zapach taki miodowy, ale no to już zależy właśnie od tego, czy Wy ten zapach lubicie miodu, czy nie. Ja go nie za bardzo lubię, ale nie przeszkadzało mi to w używaniu. Oczywiście one są naturalne, czyli są bez SLS-ów, bez parabenów. I skład mają naprawdę, no, to taki przystępny. Natomiast ja jakoś wielgachnej różnicy w włosach nie zauważyłam. Wy często pisałyście mi, że moje wrosłe włosy bardzo fajnie wyglądają i tak dalej, więc to właśnie było po tym zestawie. Fajnie, że miałam duet, ponieważ mogłam przetestować i szampon, i odżywkę. Natomiast jeżeli macie, bo wiecie o tym, że szampon powinno się dobierać do skóry głowy, a odżywkę do włosów. No i ja skóry głowy nie mam suchej, więc nie powinnam mieć szamponu nawilżającego, a powinnam mieć raczej takie oczyszczające, bo mam tendencję do przetłuszczenia się włosów. Natomiast na włosy już są suche, więc odżywka była adekwatna. I no, nie był to zły produkt, ale czy kupię to ponownie? Nie kupię ponownie, bo to dostałam. Czyli czy kupię to po raz pierwszy? To raczej nie sądzę. A zamieniłam tą odżywkę na odżywkę z Nivea i to jest Diamond Volume, czyli taka nowość, jeżeli chodzi o serię do włosów. Dostałam to będąc w Hamburgu, jak pamiętacie, we wrześniu byłam, więc dostałam tą odżywkę, dostałam ten szampon, też szampon, ale szamponu nie używam, ponieważ szampony z Nivea powodują u mnie łupież. Natomiast ta odżywka, jak zwykle wszystkie odżywki z Nivea, pięknie pachnie, ona jest bardzo, bardzo gęsta, więc no, można by było się pokusić, że to jest taka forma maski. Ale ja używam właśnie ją też jako maski, bo zazwyczaj nakładam mniej więcej dotąd nakładam tą odżywkę wyżej, używam odżywki maski do skóry głowy. No i tak sobie chwilę siedzę i no, czy moje włosy się błyszczą? No nie wiem, objętości też nie zauważyłam, ale czuć jednak, że te włosy są wypielęgnowane i to mi się podoba. Natomiast jeżeli chodzi o szampon, to użyłam kolejnej rzeczy, którą dostałam na spotkaniu. I to jest szampon z zieloną herbatą. I on jest w 100% organiczny.
I niestety muszę Wam powiedzieć, że on bardzo mi się podoba, włosy są świetne i teraz spokojnie mogę chodzić w rozpuszczonych włosach przez 3 dni i kompletnie nie widać, że mam włosy tłuste, bo nie mam, ale ja bym zawsze jak myłam na przykład z tym to na drugi dzień już te włosy nie wyglądały tak fajnie. Natomiast przy tym szamponie 3 dni spokojnie mogę chodzić we włosach rozpuszczonych i kompletnie nie widać, żeby były one przytłuszczone. A dlaczego mówię, że niestety on mi się podoba, bo na pewno on jest drogi. Ale myślę, że jeżeli będzie tak do 30 zł kosztował, to kupię sobie całe opakowanie i po prostu będę je oszczędzać. Bo naprawdę jest, no jest rewelacyjny i on jest eko i organiczny i w ogóle super. Więc jeżeli lubicie wydawać dużo pieniędzy na szampony, to na pewno Wam ten polecam. On jest z firmy Right. Nie wiem, postaram się, to jest dystrybutor, to jest Organics Beauty Concept. I o, to jest www.alright.pl. Dobra, zostawię Wam linka w opisie do tego szamponu, jeżeli będziecie zainteresowane. Ale i tak więcej Wam opowiem w pielęgnacji włosów. I kolejna rzecz. Skończyłam krem BB z Mishy Perfect Cover. On ma SPF 42. To jest mój ulubiony krem BB. Co prawda miałam 3, ale dalej ten jest jak na razie moim ulubionym. I mam po prostu, nie szukałam innego, to znaczy jak wiecie, testowałam ten ze Skin Food, taki Aloe BB Cream, natomiast jednak ten wydaje mi się lepszy i bardziej odpowiedni po prostu do mojej skóry. I mam drugie opakowanie, więc nie zamieniłam na nic innego i ja mam oczywiście kolor 13, więc nie będę Wam pokazywać nowego opakowania, bo... A zresztą gdzieś tu jest, czekajcie. Jest tu. Gdzieś tu. Dobra, dalej. Przedostatnią rzecz chyba. I to jest krem do rąk z firmy Johnson's. Bardzo ładnie pachniał. Tak, bardzo ładnie pachniał. Kosztował... Pachniał? To jest dobre słowo. Kosztował 3,50 na promocji w Superfarmie i był ok, ale nie powiedziałabym, że to jest jakiś nie wiadomo jaki rewelacyjny krem. Natomiast teraz mam produkt z Shiny Boxa z firmy Deba. I to jest też krem organiczny. I on ma tutaj olejek ze słodkich migdałów, oliwę z oliwek, witaminę F i depantenol. I to jest wreszcie, to się nazywa balsam do rąk, po polsku coś? Chyba nie. No, ale jest właśnie jako eko. Spoko. Ładnie, fajnie pachnie, on pachnie tak właśnie bardziej naturalnie. Pokażę Wam, jaką ma, on ma bardzo lekką konsystencję. I szybko się wchłania, więc taki krem na co dzień jest, jako krem na co dzień bardzo fajnie się sprawdza. Naprawdę podoba mi się jak pachnie. No ale, no nie wiem, zobaczymy. Nie jest to na pewno nic takiego wow i w ogóle, ale fajnie nawilża. Nie zostawia też takiej miękkiej tej skóry. Ona raczej czuć, że ona jest faktycznie nawilżona, ale nie jest taka gładka, bo pewnie tutaj nie ma parafiny. No nie ma, więc pewnie dlatego, ale... Jest ok. Używam go codziennie wieczorem, więc jest spoko. I ostatnia już rzecz. Tak, tak. To jest tusz do rzęs Essence I Love Extreme Volume Mascara. Ja bardzo lubiłam ten tusz na początku. On jest, to jest ten z taką ogromną szczotą, która nie podoba mi się, bo nie lubię takich szczot wielgachnych. Z racji tego, że mam po prostu za małe oko do takiego tuszu. Ale dlaczego go wyrzuciłam? Go tutaj jeszcze trochę jest, ale on strasznie zaczął się osypywać. Tuż jest od razu zdyskwalifikowany, kiedy zaczyna się osypywać, no dlatego już go wywalam. I teraz w zastępstwie używam tego tuszu z L'Oreala, to jest Mega Volume Collagen 24 godziny, do którego test też zrobiłam i tutaj będzie link, nie wiem czy ten film już jest, czy nie, ale możecie sobie tam zajrzeć, jeżeli będzie już odnośnik. No a ten, no nie wiem, no dużo osób go poleca, ja osobiście bym go nie polecała, bo uważam, że są lepsze tusze za tą cenę, więc... Nie. Dobra. Teraz to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik nie był taki długi. Piasoczek, który dzisiaj właśnie zrobiłam, bo wracam do piasocznego soku. I tutaj mam jabłko, banan, kiwi, awokado, marchewkę, otręby, jogurt naturalny i wodę. Wychodka.
Więc to już wszystko, jeżeli chodzi o mój projekt Denko. Mam nadzieję, że ten szybki filmik Wam się spodobał. Dajcie mi znać, czy coś z tego miałyście, jeżeli tak, to co o tym sądzicie. Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie, ale jeszcze przypominam Wam o rozdaniu, które cały czas odbywa się na moim kanale. Pod każdym teraz filmem macie link właśnie do tego rozdania, więc tam Was do opisu zapraszam. A teraz trzymajcie się i do zobaczenia, buziaczki!